No dzień dobry. W takich oto okolicznościach przyrody dzisiaj jesteśmy. Jesteśmy na kempingu naszym ulubionym, ale żeby się tu wszyscy nagle nie pojawili podczas naszej obecności, to nie powiem, gdzie to jest. W każdym razie tak to wygląda. Nikogo nie ma. Jest dzisiaj 5 czerwca tak naprawdę. I jesteśmy tutaj zupełnie prawie sami, bo tam stoi z tyłu niewiadówka naszych dzieciaków. I jacyś państwo w kamperku, w Fordziku takim ładnym. No a my sobie stoimy tutaj, staliśmy o tam, z tyłu nad samą wodą, ale ponieważ ostro wieje i z drzewa lecą jakieś szyszki, no to przestawiliśmy się tu. I Chymek sobie stoi, bo za parę minut pewnie wyjedziemy, bo jesteśmy po obiadku i jeszcze musimy popracować może z pół godziny, bo jeszcze trochę rzeczy do zrobienia i firmowych i spadamy z powrotem do Warszawy. O, idzie żona Zofia z psem. Albo pies z żoną Zofią. No i korzystając z tego, że nikogo nie ma i że nasze auto jest takie dostępne z każdej strony, no to pomyślałem sobie, że tak dzisiaj było tam 2 czy 3 filmy o tym, co tam w środku jest, te szafki, lodówki, tam inne historie. A dzisiaj chciałem pokazać, co w tym naszym 564 jest na zewnątrz. Co on tam ma za dziurki i schowki. Właściwie wiele tego nie ma. Najpierw jest opcja otwarcia schowka na gaz. No i tu mamy z tym schowkiem na gaz pewien tak zwany przypalik, ponieważ do tego schowka mieści się standardowa butla 11, ale obok niej już nie mieści się druga standardowa butla 11. Ale plan jest na to taki, że do tej pory miałem 7, którą całkowicie nielegalnie doładowywałem na stacji gazowej LPG, ale teraz rozkminiłem temat, że można kupić w jednej z sieci handlowych takich budowlanych butle chyba 8-litrową, która się tutaj idealnie zmieści, 5 albo 8, już nie pamiętam, i można ją normalnie, standardowo wymieniać. Tak jak się wymienia te 11 na stacjach benzynowych, tak tutaj te mniejsze butle też się daje wymieniać. No tutaj to w zasadzie nic ciekawego nie ma, poza tym, że mamy tutaj główne odcięcie gazu, ale i tak ja zawsze zakręcam gaz ten na butli. Właśnie go zakręcę w tej chwili, bo będziemy pewnie, tak jak mówiłem, za pół godziny jechać, a gaz zawsze powinien być zamknięty. A za granicą jeszcze jak się jeździ, to powinno się odkręcić reduktor, bo można mieć z tego tytułu ostrą jazdę od policji, która kontroluje. Tu jeszcze mamy takie coś, co prawdopodobnie nie jest standardowym rozwiązaniem, ale mamy tutaj takie przyłącze gazowe. Szybko złączkę taką. Ta szybko złączka jest podłączona pod butlę bezpośrednio. Znaczy najpierw przez reduktor do butli. I tutaj podpinamy sobie nasz zewnętrzny grillik. Taki mamy grillik, bardzo fajny. I wtedy, tylko tutaj jest jedna ważna sprawa, że jak się używa takiego grilla, to trzeba mieć maksymalnie długi przewód ten gumowy, gazowy. Ja mam taki gdzieś około 2,5 metra chyba, no bo warto by było, żeby się otwarty ogień nie palił bezpośrednio przy kamperze. No dalej mamy stopień i nasz stopień jest elektryczny. To jest przeruba, dlatego że w środku mamy normalnie miejsce na dźwignię, ale tej dźwigni nie ma. Natomiast jest silniczek do spawana tutaj, do spawana zębatka. Wszystko działa elegancko, ale na początku był z tym lekki problem. Musiałem to wyregulować, bo przeskakiwały tryby, krótko mówiąc. No tutaj mamy odrestaurowane naklejeczki, to znaczy kupione nowe. Dokładnie te same, które tutaj były. Kupione za ciężką kasę na niemieckim eBayu, ale są. No i tutaj jest tył lodówki, te dwie kratki. Za tą kratką są wentylatory, które chłodzą tył lodówki i wydmuchują tędy ciepłe powietrze. Tutaj mamy końcówkę od bojlera.
do ogrzewania ciepłej wody, a czyli do ogrzewania wody, żeby była ciepła. Niektórzy się pytają, co to jest za rureczka tutaj. Ta rureczka, panie majster, jest do niczego. Nie, to taki żarcik jest. Ona jest do tego, że jak się kondensuje para wodna, jak jest sprzyjające do kondensacji warunki na zewnątrz, to się ona kondensuje i tędy spływa, i też gdyby był jakiś przeciew, wyciek albo pęknięcie, to też tą rurką sobie ta woda wylatuje. Mamy ten sam problem, co 99,9% użytkowników tego typu bojlerów. Nie mamy klapki. I niestety to jest taka tak stara wersja, że ta klapka jest nigdzie nie do kupienia. Nawet kombinowałem, czy przypadkiem jej nie dać komuś, żeby ją wydrukował. Aczkolwiek niektórzy dobrzy ludzie mówią, że ją wydrukuję, założę i albo mi odpadnie, ją zgubię, albo jej nie założę i zgubię, i w ogóle bez sensu. No tu mamy, to jest Duma, no tu mamy też odrestaurowane, właściwie kupione nowe napisy. One są trzy, jeden jest z tej strony i dwa z drugiej samochodu. Też za ciężką kasę, kurczę, chyba ze 200 z hakiem kosztował jeden taki napis, ale jest oryginalny. Jest przylepiony oczywiście na Sikaflex, trzyma się to wszystko idealnie, już kolejny sezon. No bo stare były popękane i niekompletne, i to się nawet nie udało tego po prostu w żaden sposób zreanimować, trzeba było kupić nowe. No tutaj to standard, mamy tam gniazdko elektryczne, wiadomo. No i z tyłu jest tak, mamy schowek w zderzaku i to chyba wszyscy mają, a może nie wiedzą, że mają. O, w schowku są rurki różnego typu. Są tutaj rury od kanalizacji, ale są też rury od wody. Bo to jest tak, że raczej nie używamy rur przewodów do wody, które są normalnie na kempingach, tylko przyczepiamy swoją rurę. To z prostej przyczyny bardzo często jest tak, że co po niektórzy mądrzy, no na przykład wkładają końcówkę takiej rurki do kasety chemicznej i ją płuczą, a później ktoś sobie tą samą końcówkę rurki wkłada do zbiornika i napełnia ją czystą wodą. Widziałem takie przypadki. Więc tutaj jest rura, którą się podłącza tu. O, zawór nie zamknięty. Trzeba zamknąć. Niby był pusty, a tu proszę cieknie. Dobra, zamknięte. Oj. I mamy tutaj sobie taki schodeczek na podręczne historie związane z wodą. A tutaj jest ten schowek słynny, który pokazywałem od wewnętrznej strony. Widać go też. No mamy jakby z dobrodziejstwem inwentarza. Na samochodzie był już założony tego typu bagażnik na rowery. My mamy akurat dwa bardzo fajne składaczki. Też godna polecenia, marka Mifa. Tanie, a naprawdę świetnie wykonane. Aluminiowe ramy, ale też jeszcze kiedyś pokażę, jak to wygląda. No i co? No tutaj mamy końcówkę, brudną końcówkę od kibeleczka. Tutaj są różne gadżeciki, ale tutaj jest kaseta. No z kasetą jest tutaj taka historia, że ona jest głębiej niż w innych samochodach, dlatego że, albo w przyczepach, dlatego że tu w tej przestrzeni pomiędzy kasetą a bokiem samochodu u góry jest umywalka. Dlatego to jest wszystko przesunięte. Więc jeżeli się tam coś wyleje, jest jakiś problem, to niestety ja nie jestem kompletnie w stanie sięgnąć do samego końca tego gniazda tutaj, gdzie jest ta kaseta, żeby tam to jakoś na bieżąco nawet utrzymywać w czystości. No tutaj jest taki mój pomysł na życie. Jak jest bardzo gorąco, to mam tutaj schowaną taką nakrętkę drugą, do której jest wkręcona końcówka taka jak do podlewaczki. Jak jest bardzo gorąco i kaseta dostaje czkawki, w sensie zbiera się tam zbyt dużo gazu na jakichś wybojach i tak dalej, no to jest odpowietrzenie. Rurka idzie sobie pod samochód, tam się z niej kompletnie nic nie wylewa, natomiast no powoduje to, że ten gaz nie dostaje się do środka, do samochodu. Krótko mówiąc, nie śmierdzi. No, mieliśmy takie przypadki, że jak było ze 30 parę stopni na zewnątrz w czasie jazdy, no to się potrafiła się ta kaseta odezwać. No i co? No i tutaj mamy
drugi napisik, trzeci jest tu u góry. Zresztą on jest tutaj u góry dlatego, że ten samochód niestety w tym miejscu jest draśnięty. Nie na wylot, blacha nie jest przebita, ale jest wgięta i ktoś po prostu pomyślał, żeby w tym miejscu przykleić logo Chimera, co nas po prostu jeszcze dodatkowo kosztowało kasę, żeby zreanimować sam napis. No i tutaj mamy przyłącze do wody, standardowe, zamykane na kluczyk, bo to ważne, żeby ktoś sobie dla śmichu czegoś nie dolał. No co jeszcze mamy? Dwa lustereczka. Jedno normalne, drugie takie mega oddalające, bardzo pomocne przy jakimś cofaniu czy manewrach. Mamy dwie anteny. Jedna jest ta oryginalna radiowa, o której mówiłem, a druga jest od Radia CB, ale całkowicie nieużywana w tej chwili. Były dwa otwory tutaj. Jeden jest wykorzystany, żeby tą antenę przymocować, a drugi muszę zaślepić, muszę kupić taką gumkę. Już się drugi rok z tym zbieram i ciągle jakoś nie ma okazji, żeby to zrobić. No i tak wygląda nasz Chimek z przodu. Wiadomo, co jest pod maską, bo to już było w ramach historii z klapkami w nawiewie, więc już wszyscy wszystko wiedzą, o co chodzi. No dobra, szkoda wyjeżdżać, no w sumie. Trochę, co prawda, pogoda się załamała, bo słońce za lekkimi chmurami, a jest szansa, że ryby zaczną brać, bo ostatnie 3 dni no zero, po prostu takie pstynki, więc na ryby chodziliśmy do tutejszego parku, bo wszystkiego tego, co jest w wodzie dostępne, niestety nie dałoby się z tego nawet zrobić jednej małej kanapeczki, więc to w ogóle bez sensu jest zupełnie. Albo my nie potrafimy łowić, no po prostu. To chyba to jest ta przyczyna. Także tak. I nie piszcie, nie dzwońcie, nie mailujcie i tak nie powiem, gdzie jesteśmy.